Szczęść Boże, co ksiądz myśli o osobach, które przychodzą na mszę świętą, ale nie przyjmują Eucharystii? Szanuję ich, kocham ich, nie lekceważę, podziwiam ich, że pomimo, że nie potrafią trzymać kondycji eucharystycznej, nie tracą nadziei i wiary. To wspaniali ludzie. Nie trzeba ludzi, którzy nie przystępują do komunii, uważać za gorszych. To są ludzie, którzy przychodzą z wielkim pragnieniem. Oni pragną. Na przykład do spowiedzi czasami przychodzą ludzie, którzy byli u spowiedzi wczoraj, a przychodzą dzisiaj. Mówi, ja nie mogę tak żyć. W nocy się świństwa naoglądałem, ale ja nie mogę tak żyć, ja przychodzę tutaj. Ja nawet nic nie mówię. Mówię, w Tobie zwyciężył Chrystus. I to jest cudowne. Nie zdarza mi się, żebym ja uważał, że ludzie, którzy nie idą do komunii, są gorsi. Zachęcam, żeby o ile mogą, chodzili wszyscy. Prawda, żeby tą kondycję mieli. Ale jestem daleki od tego, by myśleć lub mówić o kimś. To wielkie walki. Przecież do 60 roku życia w mężczyźnie działają hormony. Żeby to utrzymać wszystko w jakimś ładzie, to trzeba ogromnego wysiłku. Rozmowy z Jezusem, intymności. Mnie trzyma intymność z Jezusem. Tobie miałbym coś zrobić? Nigdy. To jest wspaniałe, prawda? Także kocham wszystkich ludzi, którzy przychodzą na mszę, tych, którzy siedzą skuleni i nie potrafią się otworzyć. Ale kocham tych, którzy przychodzą do komunii. Kocham jednych i drugich. Nawet wolę czasami tych skulonych, tych, co nie przychodzą, bo pragnienie komunii u nich jest tak wielkie i wstyd, i pragnienie komunii, że tylko miłość. To cudowni są ludzie. Nigdy bym nie potępiał nikogo, ani nie przyłożył miarki, że są gorsi albo coś. Nie? Msza to jest uczta miłości, to jest genialne. To jest genialne, że możemy być razem. Strasznie was przepraszam za moje przeziębienie. Wstydzę się tego, ale sobie pomyślałem, że gdybym odwoływał, to byłoby to niezrozumiałe i po prostu mówię, jesteś już tak stary, że może nie musisz wypaść najlepiej, ale po prostu nie zawieć ludzi. I dlatego mimo wszystko uprosiliśmy Wojtka, jedziemy. Ja się duszę, prawda, Tiokodzin i Neoangim, czy Azarinę mam przy sobie, a tu coś nie mam, no nieważne. Pan Bóg dał przeżyć godzinę z wami. Cudownie.